poznała Roxanę Węgiel podczas nagrań do programu The Voice Kids. Między nimi nawiązała się szczególna więź. Traktuje ją jak siostrę. Roxana Węgiel, odkąd wygrała Eurowizję Junior 2018, stała się jedną z czołowych gwiazd młodego pokolenia. Jej muzyczna droga zaczęła się w programie The Voice Kids, który wygrała pod czujnym okiem Edyty Górniak. Tuż po wygraniu międzynarodowego konkursu jej kariera mocno ruszyła do przodu. Nastolatka zagrała wiele koncertów i była zapraszona jako gość do najróżniejszych programów. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju. Ostatnio jednak wszystko stanęło w miejscu. Ina Nowakowska o zniknięciu Roxany Węgiel. Roxana Węgiel i Ida poznały się podczas nagrań do programu The Voice Kids oraz zeszłorocznego konkursu Eurowizji Junior, który miały okazję wspólnie poprowadzić. Między nią a młodą gwiazdą narodziła się bardzo szczególna więź. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post Ida zdradziła, co myśli o karierze Roxie, która w ostatnim czasie nieco zwolniła. Ja bardzo śledzę Roxię, mam wrażenie, że ona jest cały czas i mocno stąpa po ziemi. Cały czas widzimy od niej coś nowego. Zawsze mówię, że Roxie to jest taka moja młodsza siostra. Jestem fanką tej osoby. Nie tylko jej talentu, ale także jej pokory. I takiej normalności, którą ma w sobie. Jest super dziewczyną. Ja to może widzę z innej perspektywy, bo śledzę te osoby. Roxana może liczyć na Idę w każdej sytuacji. Nawet jakby do mnie zadzwoniła i powiedziała: Ida, mam zły dzień, to chętnie bym się z nią spotkała, próbowała ją nakręcić, bo jest bardzo wartościową dziewczyną. Jesteście fanami Roxie?